szkoła jest dla młodzieży, dla studentów, oni muszą widzieć sens swojego działania, że po szkole średniej idą tutaj. Jest to uczelnia, która traktuje studentów w sposób bardzo indywidualny. To jest uczelnia, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, która potrafi dostosować się do wymagań rynku, która potrafi szybko zareagować na to, co dzieje się w otoczeniu. Jest to uczelnia, która również w pewien sposób odpowiada na potrzeby rynku międzynarodowego, bo współpraca zagraniczna, która jest rozwijana na uczelni naszej, daje studentom zarówno umiejętności praktyczne, pracy w środowisku międzynarodowym w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, na Malcie, w Anglii, ale również daje możliwość podjęcia studiów za granicą. Cieszy się to coraz większą popularnością i to moim zdaniem wyróżnia absolwenta tej uczelni na rynku lokalnym, krajowym, międzynarodowym. Nasza uczelnia ma współpracę z różnymi uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus, był kiedyś, teraz jest Erasmus+, który za środki unijne pozwala studentom wejść w ten obszar społeczeństw innych, nie tylko Polski, ale tam Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji, Turcji. Teraz u nas mamy studentów z Turcji. Praktycznie każdy student, który wyrazi taką chęć i zna język, może studiować za granicą, może również odbywać praktykę w nowoczesnych firmach zagranicznych. Studenci, którzy odbyli takie praktyki za granicą, o wiele łatwiej zdobywają pracę. Są pracodawcy, zwłaszcza pracodawcy, którzy inwestują w Polsce, z zewnątrz, przychodzący tutaj, którzy życzą sobie po prostu absolwentów, którzy odbyli jakąś praktykę zagraniczną. Wielu naszych studentów, którzy odbywają te praktyki w firmach na przykład turystycznych, ale nie tylko, w Grecji, Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Niemczech, potem bardzo często zostaje już tam. Już tam podejmuje pracę w firmie, w której wcześniej praktykował. W naszym przypadku praktyki stanowią jeden z podstawowych elementów w programie studiów. Studenci nie mają możliwości ukończenia studiów bez odbycia praktyki, jeżeli nie są osobami czynnymi zawodowo. Jest to warunek obowiązkowy dla wszystkich, którzy, bo mamy też takich studentów, którzy nie pracują zawodowo i oni obowiązkowo muszą odbyć takie praktyki. Natomiast jest też tak, że studenci, którzy pracują, ale na przykład nie pracują zgodnie ze swoim kierunkiem studiów, również muszą odbyć takie praktyki, żeby zaznajomić się ze specyfiką tej dziedziny, w ramach której się kształcą. Wyjechałam do Hiszpanii. Pracowałam przez 3 miesiące w hotelu w miejscowości Cambrils. Pracowałam jako animator czasu wolnego. Dzięki temu, że moja praktyka była zgodna z moim kierunkiem studiów, czyli z pedagogiką, nie będę musiała już odbywać obowiązkowej praktyki, gdyż tą praktykę mam już zaliczoną. I właściwie mogłabym długo opowiadać o korzyściach, o tym, jak ja się zmieniłam, że jestem bardziej otwarta, bardziej pewna siebie. O wiele łatwiej nawiązuję znajomości, a znajomości zawarłam w ogóle naprawdę bardzo dużo z ludźmi z najróżniejszych krajów. Mam możliwość również wrócić do tego hotelu za rok, również jako animatorka, ale już nie na praktyki, tylko już po prostu na etat. Uczelnia już ma 20 lat. W tym okresie bardzo mocno się zmieniła, bo na początku, kiedy rozpoczynałam pracę, był tylko jeden kierunek studiów, to był kierunek zarządzanie i były to studia tylko na pierwszym stopniu realizowane. Później, w miarę rozwoju, wzrostu, kiedy ten potencjał uczelni cały czas się zwiększał, powstały studia drugiego stopnia i doszły nowe kierunki studiów. Kierunek turystyka i rekreacja, no i w ostatnich latach kierunek pedagogika, no i od tego roku kierunek finanse i rachunkowość.
Także oferta jest taka bardzo mocna i rozbudowana, aczkolwiek cały czas nastawiona na to, żeby wpisywać się tutaj w ten lokalny rynek. Oczywiście wiele uczelni wspomina o licznych wydziałach, o kierunkach, natomiast odróżniamy się tym od innych uczelni, tutaj zwłaszcza funkcjonujących na ziemi tarnowskiej, że realizujemy poziom magisterski, a więc różnica jest dość znacząca. Chcąc otrzymać uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie licencjackim, wystarczy mieć 3 profesorów samodzielnych, a więc legitymujących się przynajmniej stopniem naukowym habilitacji, jak również 6 doktorów, którzy mogą pracować na drugim miejscu pracy. Natomiast uczelnie, które realizują stopień magisterski, muszą mieć o wiele liczniejszą kadrę, a więc co najmniej 6 profesorów i 6 doktorów na pierwszym stopniu. Nadto wszyscy ci pracownicy muszą pracować w tej uczelni na pierwszym miejscu, muszą prowadzić badania, a więc to, co jest ważne z punktu widzenia jakości nauczania. Nasza kadra to również nasi absolwenci. Mamy osoby, które już legitymują się tytułem magistra i tytułem doktora. Czekamy i myślę, że stanie się to wkrótce, że będą już samodzielnymi pracownikami naukowymi, a więc będą mieli ukończony przewód habilitacyjny. Od kilku już lat mamy 2 budynki, 2 siedziby przy ulicy Szerokiej. Mamy dziekanat, dział nauczania, kwesturę, czyli przede wszystkim te działy, które dotyczą studentów. W drugim budynku Nowaryńskiego, w którym też obecnie jesteśmy, jest rektorat, no i sale oczywiście wykładowe. Oba budynki są w centrum miasta, blisko siebie, zatem przejście nawet z jednego budynku do drugiego to jest kwestia 3-4 minut. Zatem dobrze jest usytuowane. Konferencja pod tytułem Innowacje we współczesnych organizacjach jest ważnym elementem obchodów tego 20-lecia. Wykonaliśmy ogromną pracę polegającą na tym, żeby zaprosić do uczestnictwa w konferencji kolegów z uczelni zagranicznych, z Grecji, z Portugalii, Turcji, Bułgarii, Chorwacji i innych ośrodków. Przyjechałam tutaj z Technological Educational Institute of Athens w Grecji. To jest bardzo udana i dobrze zorganizowana przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną konferencja. To prawdziwie międzynarodowe wydarzenie, bo biorą w niej udział przedstawiciele wielu krajów z całej Europy. Ta współpraca została nawiązana dzięki programowi Erasmus. Nie jesteśmy jedyną uczelnią, ale jesteśmy najstarszą uczelnią tutaj w Tarnowie. Także jeżeli chodzi o zasób wiedzy, doświadczenie i możliwości, jakie daje ta uczelnia, ta oferta edukacyjna, która jest skierowana do studentów, jest bardzo dobra, przydatna i na czasie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na obecnym rynku pracy.